Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym, no niestety, nie będzie nic z MRF-a. A mianowicie dlaczego? Bo czekam dalej na tą paczkę. Dzisiaj zajmiemy się super sprzętem, jak po tytule. Spróbujemy odpalić i przejechać się turbolącinem. Nie wiem, czy zdążę przed ciemnością. Wymienimy ten wahacz na standardowy, założymy stare koło i może będzie jeździć. Voilà! Motorów, a motorów. Pitganga dajemy na bok. Jedź, malutki, jedź. Turbo sprzęt czeka. A my się zajmiemy turbolącinem. Jasny pierdol. Turbo się kręci, czy zardzewiało? Nie, no kręci się. Kurde, on jest skrzywiony. Nie wiem, czy mi się uda to w ogóle jakokolwiek zrobić. Dobra, chwilka przerwy, ponieważ muszę znaleźć jakiś wahacz, jakiegoś dawcę, bo ten spawany nie wchodzi w grę. Ten spawany na razie nie wchodzi w grę. Części już do lącina przygotowane, czyli ośka do koła z tulejkami, z tym wszystkim pod ten wahacz. Wahacz z flexa, tego zmuconego. Zaraz Wam coś powiem ciekawego. I zobaczymy, czy to będzie w ogóle do lącina pasować. I co najciekawsze, wlatuje tutaj chyba nowy łańcuch. 40 kurna całe 5 zł. Aż szkoda normalnie na tego lącina. Ale no nie mam łańcucha żadnego używanego. A ten będzie za krótki. A nie mam jak przedłużyć, a już są zęby wyciągnięte. Kładę kamerkę na statyw. Demontujemy co mamy zdemontować. No i sprawdzamy. No, może to spasuje. No i kurde, z lącinem jest pierwszy problem. Mianowicie inna ośka jest. Jest grubsza. Jest grubsza oś. We flexie jest cieńsza. Mógłbym na to karce dorobić tutaj tulejki, tylko akurat nie mam takich wałków, z których bym mógł to zrobić. Już jest problem. A kolejny problem, no to jest taki, że nie mam nic, żeby wsadzić nawet do lącina, żeby zmniejszyć w ramię średnicę. Trzeba będzie chyba założyć ten stary wahacz na razie. Kurde no! Widzicie, już są problemy. I zaraz się okaże, że już się zaczyna ściemniać i kurde, nie zdążę się przejechać. Dobra, nie gadam. Nie gadam, działam. Niestety mam dla Was złą wiadomość. Nie przejedziemy się. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie wiem, czy to będziecie widzieć w ogóle, ale ten lącin jest tak krzywy. Koło jest krzywe, tak. W tą stronę. Rama jest krzywa, tak. Dostało to konkretnych parę strzałów. No i się pokrzywił, będę musiał całego lącina naprostować jakoś, no nie wiem jak ja to zrobię. Ale w chwili obecnej szkoda nawet łańcucha, tak Wam szczerze powiem. Jak siadłem za tym motorkiem, stanąłem, popatrzyłem jak to wygląda, no to szkoda łańcucha, tak Wam szczerze powiem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W ramach pocieszenia odpalimy dziada jeszcze. Niech se pochodzi, bo to kurde nie było palone, nie wiem ile czasu, ale wpierona, stoi to na kole, no to przynajmniej tyle będę mógł to gdzieś przepychać. Filtra nie będę zakładał, bo to nie będziemy nigdzie jechać, a z niego nic nie odpadnie, bo to jest w miarę czyste wszystko, nie powinno nic pociągnąć. Dobra, ustawię kamerkę i w dzisiejszym odcinku go jeszcze odpalimy, zobaczymy czy w ogóle chodzi. Coś tam? Ojeju, paliwa to jest odpierone, dobra. Ładujemy on, włączamy zapłon i oby zagada. Nie
Dobra. Małe ups. Zapomniałem założyć fajki, więc choćbym nie wiadomo ile kopał, nie zapali. Bez fajki chyba nie ma opcji, żeby zapalił. Okej, fajka jest. Próbujmy. Próba numer 2. Odcina jest! Launch control! Launch control w Loncinie! Bez obciążenia prawie zegar nie idzie. Z obciążeniem spokojnie dochodzi tutaj do pół bara na zegarze. Dobra, kończmy to. Kończmy zabawę. Chodzi zarąbiście. A wyobraźcie sobie, co się będzie działo przy pojemności 140. Oj, będzie rzeźnia.
będzie ciśnienie spalin, będzie turbina się kręcić. No i będą też temperatury. Tego się najbardziej boję, tych temperatur. No, dobra, zakręćmy kranik. Ale ten Loncin to powiem wam, chodzi jak normalnie igła to jest. Wyobraźcie sobie, że to po prostu się narzekacie na te silniki, ale ten silnik, no jak to turbinę wytrzymuje, to jasny pieron. Wiem, że mi nie wierzycie, że to bije, więc zamontujemy tutaj coś. W tym miejscu, a zamontujemy tu coś takiego. A tylko, że mi się wydaje, że to zamontuje w tą stronę. Te ciśnienie z turba, żeby mi jeszcze odpychało dodatkowo. Żeby mi jeszcze dodatkowo jak rakieta, żeby mi odrzucało, nie? Będzie dodatkowy taki napęd rakietowy w tym Loncinie. A po co zamontuję to w Loncinie? A mianowicie po to, żeby mniej więcej określić, jak to się wszystko zachowuje, jak się zachowuje silnik. No bo obecnie teraz przy odpuszczeniu gazu, jakbyście zobaczyli po dymie, z rury wydechowej idzie ostry czarny dym, czyli dopierdziela mu taką dawkę paliwa, że szkoda gadać. Bez obciążenia oczywiście mówię. No czyli po prostu jak odpuszczę gaz, jest ten sam efekt. Czyli po pierwsze dowala do silnika tyle paliwa, że szkoda gadać. Dlatego potrzebuję blow-offa, żeby całe ciśnienie usunąć tutaj z silnika. No, dodatkowo będą zamontowane tutaj chyba grube węże do blow-offa, żeby z baku tak samo całe ciśnienie poszło, nie? Jak najszybciej. Albo po prostu zamontuję tutaj grubsze węże. No bo jak usunę ciśnienie z układu tutaj przed gaźnikiem, tak czy inaczej mi dowali paliwa. Muszę to dobrze, naprawdę dobrze przemyśleć, ponieważ nie mam tutaj nic na wtrysku, jest to wszystko sterowane na gaźniku i muszę to wszystko zgrywać i myśleć do przodu sam. Czyli dobra, nie będę wam za bardzo mówił, bo zdradzę największe tajemnice uturbiania silnika, a na taki odcinek się przygotujcie w przyszłości. Jak już zrobię turbo 140, no to może ewentualnie wtedy wam taki odcinek nagram. Musicie zasłużyć na taki odcinek. Bo potem, kurde, ja się tutaj męczę w temacie, próbuję to wszystko zestroić z gaźnikiem i tego typu sprawy. Spędziłem tutaj ładnych parę tygodni na szkoleniach, czyli przeszukiwaniu internetu, to wszystko. A potem takim tym hejterom wszystko jak na tacy dam, nie? I potem oni się staną specjalistami od uturbiania silników na gaźniku. No. Kończmy ten odcinek nieudany. Mam nadzieję, że Turbo Loncin wam przypadł do gustu, że się wam ten odcinek spodoba. Launch Control w Loncinie zadziałał. Szkoda tylko, że nie było po prostu tej temperatury wydechu, bo musiałbym chwilę pojeździć, żeby się cały wydech, kolektor, turbina i wszystko nagrzało konkretnie. I wtedy przy czymś takim ładne marchewki lecą. No, więc teraz było wszystko zimne, więc no nie ukrywajmy, że nie było marchewek. Ale ewentualnie w przyszłości zobaczymy, jak będę miał turbinę na straty, no to zrobimy... To będzie troszeczkę takie jak w WRC, ale zrobimy anti-lag system. Oj, wtedy marchewy będą szły z wydechu. I to konkretne, lecz no niestety dostanie turbina ostro. No, dostanie ostro turbina. Lecz cały czas będzie ten speed, napędzana będzie cały czas, więc no takie pod zawody albo pod coś, takie efekt byłby zarąbisty, nie? Więc łapkujcie film, jak się wam podobało, jak się wam nie podobało, no to dawajcie w dół te łapeczki, no trudno. Ech, są różne gusta. A ja z wami się żegnam, czekam na paczkę i jadę z tym MRF-em, pasuje też ten projekt drugi skończyć. Mam nadzieję, że jutro już będzie. I tyle. Z Loncinem się no nie udało, jak widzieliście. Będę musiał zrobić nowy wahacz od podstaw i Loncina nadprostować, żeby dało się tym bezpiecznie jeździć. Koło przednie zostanie, nie martwcie się o to koło. Koło przednie zostanie jakie jest, ono jest bezpieczne. Bardziej się martwię o ramę niż o te koło przednie. Więc dobra, kończę. Na razie, do następnego. Trzymajcie się, hej!
Thank you.